W dzisiejszym odcinku krypto ogłoszeń przypomnimy o przejściu Helium na sieć Solana, opowiemy o współpracy Stable oraz Harmony. Poruszymy wątek dodania sieci Filecoin do aplikacji Brave Wallet. Witam Was serdecznie na kanale krypto. Ogłoszę przynajmniej kolejna dawkę informacji. Jeżeli materiał uznajcie za wartościowy, zachęcam Was do lajka, subskrypcji, komentarza. Tylko jeszcze przypomnę, że nie znajdziecie tutaj podatków inwestycyjnych, bo takie należy udać do specjalisty. My tylko wyrażamy nasze subiektywne zdanie. Nie przedłużając, zaczynajmy. RIDIAN został oficjalnym partnerem brokerskim giełdy Huobi. RIDIAN zachęca do automatyzacji swoich inwestycji kryptowalutowych, wybierając jedną z dostępnych strategii inwestycyjnych na RIDIAN. Po więcej informacji o nowym partnerze Huobi odsyłamy na stronę ridian.io. Udostępniona została aktualizacja Neutrino 2.3.1. Zespół neutrino dzięki tej aktualizacji uruchomił nowy algorytm smart kontraktu, który wykupuje tokeny X za tokeny Waves z tokenów WX Network. Takie działanie ma na celu uzupełnienie rezerw tokenów XTN, jednak kwota wykupu będzie zależna od warunków rynkowych. Future Move Wallet nawiązało partnerstwo z Galaxy, aby zrewolucjonizować on-chain engagement w ekosystemie Aptos. Nawiązane partnerstwo jest ważnym krokiem w kierunku stworzenia bezproblemowego świata Web3 dla użytkowników. Zachęcamy do śledzenia bieżących postępów dotyczących współpracy wspomnianych projektów. Informujemy, że zostało już mniej niż 12 dni do uruchomienia sieci głównej Helium na blockchainie Solana. Przejście na blockchain Solany może zwiększyć popularność tego projektu. Dodatkowo Helium zapowiada organizację cotygodniowych wydarzeń Axe Happy Hour, które mają na celu gromadzenie entuzjastów sprzętu komputerowego w celu tworzenia rozwiązań IOT. Zapewne wielu użytkowników giełdy Kanga Exchange czekało na tą informację, a mianowicie giełda Kanga uruchomiła możliwość wpłat tokenów USDT na sieci Arbitrum. Informacje dotyczące opłat transakcyjnych znajdziecie oczywiście na stronie wspomnianej giełdy. Aby uczcić zmianę brandu Bitkeep, to BitGet wspólnie z BitKey Wallet uruchomił program Power of B. Jest to roczny plan airdropów skierowany dla społeczności FB Bank. Osoby zainteresowane tym airdropem więcej szczegółów znajdą pod linkiem, który został zamieszczony w opisie filmu. Lecz Supply CEO, czyli największy użytkownik Mastercard Provenance i Patna ComBank przeprowadził migrację z prywatnego blockchaina Mastercard na sieć Hedera. Stable oraz Harmony protokół są podekscytowani rozwojem i wsparciem USDS, jednocześnie budując solidny i dynamiczny ekosystem DeFi na sieci Harmony. Celem Stable jest wzmacnianie projektów Harmony dzięki infrastrukturze OnRamp oraz usługom OTC Desk. Została przeprowadzona kolejna aktualizacja funkcji Kraken Pro. Tym razem giełda Kraken dodała powiadomienia PASZ o wypełnieniu zamówienia. Już teraz użytkownik będzie błyskawicznie informowany, kiedy jego zlecenie SPOT lub zlecenie z limitem depozytu zabezpieczającego zostaną w pełni zrealizowane. Liczba kont stworzonych na sieci Flow przekroczyła wartość 20 milionów. XCAT ma przyjemność przedstawić swojego kolejnego ambasadora oraz promotora Play Area, argentyński YouTuber The Donato posiada 29 milionów subskrybentów w serwisie YouTube. Sieć Falcon jest już wstępnie załadowaną siecią w aplikacji Brave Wallet na komputery stacjonalne. Dostępność sieci Falcon w Brave Wallet z całą pewnością ułatwi programistom tworzenie aplikacji z wykorzystaniem maszyny wirtualnej Falcoin. Polygon Labs informuje o dołączeniu kata Inu do tego ekosystemu. Katana Inu to gra NFT na komputery PC z ciekawą grafiką. Podczas rozgrywki, w katana Inu gracz wybiera swojego własnego Inu, który następnie stanie do walki na miecze i zaklęcia. Joda Binance sukcesem zakończyła konserwację potwora dla sieci Ethereum, przywracając wpłaty i wypłaty online. Binance dziękuje swoim użytkownikom za cierpliwość i przeprasza za wszelkie niedogodności. Natacho ogłasza nawiązanie partnerstwa z GameTrade. GameTrade jest zorientowany na użyteczność marketplace NFT dla graczy i profesjonalnych handlowców. GameTrade jest zaangażowane w zapewnienie zaawansowanych doświadczeń handlowych zarówno graczom, jak i traderom. Wspomniana platforma jest platformą hybrydową, która łączy w sobie najlepsze funkcje mediów społecznościowych i handlu. Zespół Aston Network osiąga kolejny ważny kamień milowy. Tokeny projektu Aston są już w posiadaniu 500 tysięcy użytkowników. Asta dziękuje swojej społeczności za pomoc i wsparcie. Kolejnym przystankiem tego projektu ma być jeden milion holderów. Czy Aston Network zrealizuje swój cel w następnej hoście? Czas pokaże. My oczywiście życzymy projektowi Aston powodzenia. Alt pomyślnie wdrożyło smart kontrakty na głównej sieci Astar. Oficjalny start Alt na sieci Aston nastąpi w przyszłym tygodniu. Alt jest marketplace'em NFT, korzystającym z blockchaina wcześniej wspomnianego projektu. Ten set Infinity przedstawia swój 57 airdrop i jego sponsora, czyli projekt Wing Finance. Wing Finance to sieć społecznościowa Web3 prowadzona przez twórców. Ten projekt stanowi zróżnicowany ekosystem obejmujący sztuczną inteligencję, awatary 3D, transmisję na żywo i gry typu play 2 n Więcej o Wing Finance przeczytacie w artykule załączonym do tweeta. Zespół Pirates of the Island postanowił powtórzyć jeszcze raz. Lame Event dotyczący wysp NFT z archipelagu Alland, zespół zdecydował się na powtórkę Eventu ze względu na odkrycie, iż wyspy w rozmiarze S miały niewłaściwą lokalizację surowców, związanych z zasadami gry. W rezultacie wszyscy, którzy zgłosili roszczenia w obu rundach, otrzymają tokeny z powrotem na portfele. Pirates of the Allans chce zapewnić wszystkim równe warunki i zachęca do wzięcia udziału w ankiecie, której można wskazać datę ponownego rozpoczęcia Eventu. Projekt Clayton zaprasza do sprawdzenia swojej odświeżonej strony internetowej. Nowa struktura Clayton odzwierciedla wejście Clayton w fazę decentralizacji. Deweloperzy Clayton postawili na dynamiczny wygląd strony, wykorzystując Magma Branding. Już w momencie, gdy Falcon Virtual Machine jest już oficjalnie dostępny, to Falcon z radością może ogłosić odświeżony Back Bounty Program. Nowy Back Bounty Program oferuje zwiększone nagrody aż do 500 tysięcy dolarów za krytyczne problemy. Projekt SUJA jest już na stałe dostępny na sieci testowej SUI Network. Cała aktywność SUJA będzie rejestrowana w łańcuchu bloków. Dodatkowo informujemy, że wkrótce SUJA pojawi się na sieci SUI Mainnet. Projekt Mina Protocol publikuje swój najnowszy roadmap. Roadmap Mina Protocol przedstawia wieloletnią wizję odblokowania zdecentralizowanej sieci. Mina podkreśla, że przedstawiony plan jest tylko punktem wyjściowym i zespół liczy na interakcję swojej społeczności. Wówczas roadmap tego projektu zostanie zaktualizowany o kolejne cele. Hermes Protokol ogłasza nawiązanie partnerstwa z RadixScan. RadixScan jest ra-eksploratorem księgi głównej dla Radix. Dzięki temu partnerstwu Hermes Protocol będzie miał dostęp do wszelkich linków do portfela, kontaktów, tokenów i adresów walidatora. Oczywiście użytkownicy będą też mogli bezproblemowo poruszać się między obiema platformami. RadixScan umożliwi użytkownikom śledzenie portfeli oraz śledzenie walidatorów. Bitman zapowiada listing tokena Bitcoin Hunter. Token BTH to nowy łańcuch bloków oparty na Bitcoinie, który łączy rzeczywiste zastosowania i osobisty system wydobywania kryptowalut, a także jest nową aplikacją służącą do automatycznego kupania bitcoina na urządzeniach mobilnych. XDAO ogłasza współpracę z PowerDAO. PowerDAO to nowy model zarządzania typu Open Source oparty na Wave Protocol. Celem PowerDAO jest łączenie społeczności, aby wspólnie wprowadzać zmiany i osiągać rzeczywiste cele. Współpraca będzie promowała możliwości lepszego zarządzania DAO. tygodniowa aktualizacja gier NFT i blockchain od crypto.com. OpenSea uruchomiła OpenSea Pro, czyli zaawansowany agregator rynku NFT skierowany do profesjonalnych użytkowników. Użytkownicy OpenSea Pro mają dostęp do zestawu funkcji takich jak zaawansowane typy zamówień i bieżące dane międzynarodowe. Dodatkowo mogą wystawić swoje NFT na OpenSea procentowymi opłatami za pośrednictwem wersji Pro przez ograniczony czas. Wiodący protokół oznak obecności NFT Pope ogłosił rozpoczęcie pobierania opłat od użytkowników komercyjnych za dostęp do swoich usług. Pope pozostaną bezpłatne do użytku osobistego podczas gdy ceny dla klientów komercyjnych szacuje się na 1$ dolar za każdy wydany Pope. Producent gumy do rzucia Wigley złożył patent, który przedstawia zamiar firmy wykorzystania technologii Web3. Wigley planuje wydać NFT, które zawierają obrazy cukierku lub przekąsek, i uruchomić metaverse o nazwie Juiceverse. Wes. Altura nawiązała współpracę z Kryptomechem, czyli pierwszym metaversem, który łączy strategię ekonomiczną z rozgrywką typu top Down Shotter. Kryptomechem będzie używało rozwiązania Unity SDK opracowanego przez swojego nowego partnera. Unity SDK będzie wykorzystywane do przekształcania zasobów w grze na niestandardowym rynku usługiwanym przez firmę Altura. Firma Camelto wprowadza nowe aktualizacje rozwiązań IMM oraz V2, integrując rozwiązania V2 firmy Algebra Protocol. Camelto może zbudować produkt zorientowany na użytkownika, oferujący wysoce wydajny handel w ekosystemie Arbitrum. Mamy przyjemność poinformować Was o integracji testnetu Babylon Chains, z EVMOS. W artykule załączony do Twittera został poruszony wątek wykorzystania bezpieczeństwa Bitcoina w celu dalszego rozwoju aplikacji międzyłańcuchowych. Chiny już piąty miesiąc z rzędu kupują duże ilości złota. Najnowszy komunikat Ludowego Banku Chin ujawnia, że w zeszłym miesiącu Chiny kupiły 18 ton złota. Cał zakupów złota w Chinach trwa już piąty miesiąc z rzędu. Starszy analityk rynku europejskiego, bliskowschodniego i azjatyckiego powiedział, że od listopada państwo środka kupiło 120 ton złota. Całkowite rezerwy złota Chin wynoszą obecnie 2068 ton. Dominująca pozycja Chin na rynku metali szlachetnych całkowicie zmienia krajobraz inwestycji na świecie. Państwo to tworzy solidną wartość dla inwestorów. Bob Minter, będący dyrektorem ETF Investment Strategy w ABRDN, uważa, że w obecnych warunkach jest to tylko kwestia czasu, zanim ceny złota osiągną nowe rekordy. Doda, że przy tak dużej niepewności panującej na rynkach finansowych posiadanie przeważonej w pozycji w złocie jest dobrą polisą ubezpieczeniową. Najnowsze dane o chińskich zasobach złota zostały ogłoszone po ponad 7% wzroście cen w zeszłym miesiącu. Analitycy oczekują, że Chiny będą nadal zwiększać swoje oficjalne rezerwy złota i budować tym międzynarodową wiarygodność juana Chiny nadal robią ważne postępy konkurując z dolarem amerykańskim jako światową walutą rezerwową. To tyle z informacji, które dla Was dzisiaj przygotowaliśmy. Jeżeli materiał znacie za wartościowy, zachęcam do lajka, subskrypcji, komentarza. Dziękuję Wam za uwagę i życzę miłego dnia bądź wieczoru. Cześć!